mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuję, słuchaj zawsze głosu serca chęć. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wichem silne drzewa głaszcze, hej. Wicher wieje, wichem słabe drzewa łagodnie. Najważniejsze to być silnym, wichem silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wichem silne drzewa głaszcze. Dokładnie, grali dla Państwa dzisiaj na perkusji Łukasz Biliński, najmłodszy w zespole Ksywa Synek. Na gitarze Sławek Burakowski. Volvo Szwecja. Panowie Brekauci to Bogusław Maciej Kubicki, bas. I pan Tadeusz Ściński, najstarszy z żyjących Brekautów. Dziewczynom się podobno wieku nie wypomina, ale my to się tak kochamy, jak dobrze się trzyma. I dobrze się trzyma. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Długo nie mogliśmy do Was dojechać, ale jesteśmy. Dzięki. Na scenie mamy jeszcze człowieka, który tu ciężką robotę wykonuje, bo musi zastępować Tadeusza. Wydaje mi się, że dobrze to robi. Marcin Kołdra. Moi drodzy, grupa Old Breakout. Tak jak Tadeusz Ściński wspominał, zaczynali ten pomysł tutaj, w Józefowie, 10 lat temu. Wtedy zagrała po raz pierwszy grupa Old Breakout. Byli to wszyscy żyjący członkowie zespołu Breakout. Był Krzysiek Dłutowski, był Winek Chrust, Tadeusz oczywiście, był nawet Józef Hajdasz, który przyjechał, właśnie był z Ameryki i zagrał kilka utworów, bardzo już taki zmęczony był wtedy.
Jurek chorował rzeczywiście już pod koniec bardzo mocno. Ale to był ostry skład, wtedy było to no fajne tak. I to był dobry początek. No tak, fajnie, to troszkę nasz tam jeszcze żyje, krótko mówiąc, ale nie wszyscy mają ochotę no grać dalej, tak. My przy okazji nagraliśmy, odkąd żeśmy tu, zawsze minęło tydzień lat, nagraliśmy dwie płyty. Mamy dzisiaj z sobą, zależało nam bardzo na tym, żeby w nowej technologii, nagraliśmy u Winka Chrusta, który niestety trzy lata temu rozstał się z nami, odszedł i składy są mieszane, to grają muzycy, którzy żyli na innych płytach, a tu wybraliśmy najciekawsze numery Tadeusza, my mamy je z sobą tutaj. Ja myślę, że dla tych z Państwa, którzy niekoniecznie dokładnie pamiętają dyskografię i w ogóle piosenki, utwory, bluesy grupy Breakout, to dzisiejszy koncert był idealnym takim przykładem. Mogliście poznać wszystkie najważniejsze numery właściwie, które napisała spółka Nalepa Label. I dziękujemy bardzo Tadeuszowi, że ciągnie i ten sztandar trzyma do góry. I ten Breakout. Dziękuję bardzo. I ten Breakout, Tadziu, będzie grał jeszcze 150 lat. Mam nadzieję. Szkoda, że Bogdana nie ma, bo Bogdana wkład jest olbrzymi tutaj w to wszystko oczywiście. No i co, moi drodzy, puścimy ich tak łatwo? Jeszcze nie słyszę.